Cześć, z tej strony E46 Garage i robię teraz ten test, o którym mnie prosiliście. To jest sprawdzenie spalania nie na podstawie komputera, tylko na podstawie tankowania i od baku do baku. Także kasuję sobie średnie spalanie. Tutaj pozostało jeszcze na 99 km. Średnią prędkość też sobie skasujmy dla polepszenia. I jeszcze skasujmy przebieg. W baku jest 0. Nie wiem, czy warto pokazywać, bo zaleję pod sam korek, co Wam za chwilę pokażę. I też jak zaleję pod korek, no to wiadomo, że wartości z pływaka nie będą się pokrywały ze sobą. Także dobra, tankujmy. Mam nadzieję, że bakiem mi nie wylezie. Jest 48 litrów, 50. Jeszcze dołem nic nie kapie. O, już się zaczyna. Dobra, zalane pod sam jusiki korek. Została tylko piana. 61,55 litra. Nic, idziemy płacić. Zalane pod samiuszki korek. 60, ile to było? 61,55 litrów. Czy to litra? Litrów. Prawie 300. Ogólnie nie polecam takiego zabiegu zalewania aż pod samą górę, aż pod sam korek, ponieważ odpowietrznik wtedy zalewamy i opary, które się gromadzą, no mogą robić kuku. No ale to tam bardzo rzadko, w sumie, żeby cokolwiek się stało. Dobra, to nie ma co się rozwodzić nad tym. Sprawdźmy sobie tylko, jak to tam w baku wygląda. 3, 4, 5, 6. No i widzimy 24 litry lewy, 33 prawy, 57 litrów, czyli 4-5 litrów można przyjąć, że przekłamuję, no bo tam jeszcze jakbym odczekał, aż ta para spłynie, to jeszcze pewnie bym tam te pół litra wcisnął. Nie no, pół litra pewnie bym nie wcisnął, ale tam 0,2 może. O, takie, sorry, 4 litry trzeba przyjąć różnicy między maksem na pływakach, a maksem aż pod korek paku. Dobra, na szczęście szybko sprawdźmy. Są litry na 100 km, aha, bo odjechałem od dystrybutora. Jeszcze raz skasujmy sobie. Dystans 1151 km. Średnia prędkość skasowana. Godzina 8.11. Jedziemy w podróż. Mapę i tak dalej zobaczycie. Zresztą kilometry się sprawdzą. Będzie dużo większego miasta. Będzie trasa. Czyli taki tryb mieszany. Mój głos robi się coraz gorszy, ale za to spalanie, jak widać, nie jest takie najgorsze. 4,7 na odcinku 497,9 km. W baku jest według wskazówki no trochę więcej niż pół baku. Sprawdźmy, jak wychodzi to na odczycie komputera. No 35 litrów niby. Można tyle przyjąć. Do przejechania jeszcze jest 811 km. Średnia prędkość 65 km na godzinę. Pierwsza 46 w nocy. Co mogę powiedzieć o trasie? No to głównie póki co były to trasy. Podzieliłbym to na 80% trasy, 20 albo nie, 70 do 30 trasa miasto. Taki układ, do tego włączona klima. Także takie jest spalanie na teraz. No i niedługo będziemy patrzeć, jak to wygląda przy tankowaniu. Trochę dni minęło. Jak widać, jest 900 km przejechane. Wskazówka pokazuje jeszcze pół z jednej czwartej.
A do przejechania według... To znaczy tak, spalanie średnie według komputera 5.1. No i od tych 500 do 900, te 400 km to zrobione w większości krótkie dystanse po mieście. Tak nawet, że silnik nie jest w stanie się zagrzać niestety. I kilka takich tras dłuższych po 25 km w jedną stronę i 25 powrót. Potem było kręcenie się po mieście. Także jeśli mógłbym uśrednić to, to znaczy uśrednić, jakoś podać to procentowo, to moim zdaniem było to, no nie, no takie 50% trasa, 50% miasto. Faktycznie nie ma co tutaj, nie ma co mówić. No i tak, średnia prędkość 47,5 km na godzinę. Dobra, 5.1 spalanie, 190 km do przejechania. Jeszcze sobie zobaczymy według komputera tylko, ile pokazuje paliwa w baku. No i ostatnie co zrobię, to jeszcze trochę wyjadę aż do Żyda i potem zatankuję znowu do pełna. Sprawdzimy sobie. I w zbiorniku zostało jeszcze 8 litrów. Na wskazówce 8,8, ale realnie jest 8,1, 8 litrów. Na początku filmu chyba pokazywałem, że do przejechania mam 1100-1200 km, boże 1300, nie pamiętam w tej chwili, no ale to sobie przewiniecie. Także no, obliczenie na ile kilometrów starczy paliwa w baku jest, tak można powiedzieć, że w miarę dokładne. No jeżeli teraz przejechałem 900, zostało mi do kompletnego zera 190, to będzie 1090, czyli tak no mniej więcej by się to wszystko zgadzało. Wiadomo, że też zależy jeszcze dużo od tego, jak jeździmy. Po drodze byłem na hamowni, no też trochę były takie szybsze trasy, no ale co, nie jest źle moim zdaniem. Jestem ciekaw, jak wyjdzie to z tankowaniem. Nadszedł ten moment, czas tankowania, niestety 1000 km nie dobiłem, do końca zostało 45, jak widać już wskazówka opadła. Lejemy do pełna. Zalany pod sami śpiworek. Wyszło 63. Dobra, zalane było... gdzie to jest? 63 litry. Zalane były 63 litry. Komputer pokazuje, że do przejechania mam teraz 1128 km, czyli jest to różnica 200, chyba około 200 km. Podsumowując, cały przejazd tych 971,5 km to jest 46,2 km na godzinę średnia prędkość, 5.1 średnie spalanie według komputera na ten moment. No i co? No i będziemy teraz podliczać, ile wyszło w całości. No okej, obliczenia teraz wyświetlają się na ekranie. I co mogę powiedzieć? Przekłamanie między 5.1 a 6.5, o ile dobrze to policzyłem, no to jak widzicie 1,4 litra. Czy to dużo, czy mało? Moim zdaniem mało, ponieważ większość czasu, szczególnie po mieście, to były jazdy takie, no, na niedogrzanym silniku, krótkie dystanse. No niestety, no, nie miałem jak inaczej i no i co, no i tak wyszło po prostu. Rundki wokół komina właśnie, no to też skutkowało takim wzrostem spalania. I co jeszcze? Trasy wiadomo lepiej, bo to już jest i silnik nagrzany i się jedzie stałym tempem, chociaż czasami, tak jak mówię, i była hamownia i były też takie dosyć szybsze przejazdy. I co? No raczej nie wydaje mi się, by to było jakieś duże spalanie, szczególnie zimą. Także moim zdaniem jest całkiem ok. Latem, jeżeli będziecie chcieli, oczywiście dajcie znać w komentarzu, mogę wykonać jeszcze raz taki test, lub jeżeli, nie wiem, chcecie jakieś inne testy, żebym je jakoś przeprowadził, to też mi napiszcie w komentarzu. Sprawdzimy sobie ostatecznie, co, jak, ile to pali. Tutaj moc, tak jak już wspomniałem w pierwszym filmie, to jest 185 koni.
a dokładnie 187, potwierdzone też niedawno na hamowni. Opony 16, 205-55 i co jeszcze by tutaj dodać? Był też fragment, który jeździłem z klimatyzacją. I to chyba tyle z tych ważniejszych rzeczy. Tak jak mówię, zima, niedogrzany silnik, wynik 6,5 litra realnego, spalonego jest moim zdaniem bardzo ok. Także co? Dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że ten teścik Wam chociaż coś rozjaśnił. Jakieś wątpliwości, pytania dacie znać w komentarzu. A tymczasem dzięki za uwagę. Trzymajcie się ciepło. Udanych napraw. Cześć.